Gdzie dajesz, tam składasz? O, jeszcze malinki są. Jakie ładne. Ale śliczne, ty zobacz. Patrz. Patrz. Kto je będzie jadł? Witajcie, kochani. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Jakie piękne malineczki. I jeszcze w listopadzie. Ale jaki one mają smak. Próbuj. Zaraz to już nie będziesz miał co próbować. Ale one teraz... Zawsze jest coś takiego, że truskawka czy malina, pierwszy i ostatni owoc, ma taki wyjątkowy smak. Zobaczcie, one jeszcze kwitły. Tutaj środki już pomarzły, bo było jakiś któryś dzień przyszedł, że było około zera, także to pomarzło, ale cały czas kwitły. One do samych przymrozków kwitną i owocują. Fajne maliny w tym roku dały nam bardzo duży plon i generalnie malina nie jest takim owocem, krzewem zbyt wymagającym. My tutaj posadziliśmy je po oborniku i teraz dalej będziemy jeszcze nasadzać, bo koło domu nam popuszczały. Przywieziemy tutaj pod korzeń trochę obornika i na oborniku te maliny posadzimy. Te, tak jak mówiłam, to są te malinki jesienne i ścina się je tutaj na, powiedzmy, taką wysokość. Zobaczcie, kilka centymetrów nad ziemią nie powinno ich się przycinać aż tak głęboko w ziemię. Z tego względu, że jeżeli przytniemy je bardzo głęboko, one później będą puszczały więcej pędów. A jeżeli przytniemy troszeczkę wyżej, tych pędów będzie mniej, ale za to te pędy będą takie silniejsze, zdrowsze i będą rzadsze. No bo jak mniej, to rzadsze. A jeżeli rzadsze, nie będą zagęszczone i nie będzie większego ryzyka, że wejdzie na nie szara pleśń. Jeżeli one są gęsto, jest ich dużo, jakiekolwiek opady, bardzo źle one wysychają. Liście są długo mokre, a jeżeli są mokre, no to niestety pleśnieją i później ta pleśń z liści przenosi się na owoce, na kwiatostany i tak właśnie robi się szara pleśń. Także tutaj warto jest na to zwrócić uwagę, aby te maliny, no cała mi się tutaj zacinasz, aby te maliny obciąć na taką troszeczkę wyższą, powiedzmy 5 cm nad ziemią. Tych malin się nie zostawia nieściętych. Dlaczego? Zobaczcie, tu wytnę. Ta malina już wypuszcza tutaj z kąciku serduszka. I zostawiona samemu sobie, jeżeli byśmy ją nie przycięli, ona wypuści tutaj stąd pędy. Te pędy będą takimi, jak ja to mówię, dzikami, wilkami i nie dadzą owoców. Ja zrobiłam kilka lat temu taki test, bo maliny uprawiano już bardzo długo. Moi rodzice uprawiali, ja uprawiam i zostawiłam te maliny nieścięte. Niestety plonu nie było. Owszem, one zakwitły. Jakieś tam owoce na tych krzaczkach były, ale to była marnota, marnota i jeszcze raz marnota. Te maliny ścięte być muszą. To jest po prostu święte. I teraz, jeżeli ja je tutaj zetnę, one zostaną na zimę. Przywieziemy jutro bądź pojutrze, no na dniach. Nie dzisiaj, bo dzisiaj już nie będziemy mieć na to czasu. Przywieziemy obornik i obłożymy je obornikiem. Ten obornik raz, że troszeczkę je okryje tutaj, zapewni, można powiedzieć, taką pierzynkę, takie ciepełko, a dwa, co najważniejsze, dostarczy składników pokarmowych, bo w zimie, jak będą tutaj padać deszcze czy śniegi, to wszystko będzie się rozpuszczało i wchodziło w glebę, dokarmiając tą malinkę. I ona już, jak zacznie puszczać młode pędy, tutaj już puszczają, zobaczcie, jest ciepło i te maliny, one żyją.
tu popuszczały. I one na wiosnę, jak zaczną puszczać, one będą już takie dokarmione. Później co stosować? Generalnie większego nawożenia pod maliny, tak jak mówię, nie trzeba. Nie są one aż takie wymagające, są wszędobylskie, rozrastają się jak pesz. Stosowałam tutaj podlewanie humusem i podlewanie bonatem. Raz podlałam, jak one były już takie, o, podlałam humusem i później, jak były już takiej wysokości, widziałam, że zaczynają wiązać się pąki, podlałam bonatem i to było tyle. No oczywiście opryskiwałam tutaj czosnkiem. Czosnek, on jest bakterio- i grzybobójczy i zapobiega też rozwojom różnych tutaj chorób, między innymi właśnie szarej pleśni, chorobom grzybowym. Z takimi problemami jak szkodniki malin, te maliniaczki, nie maliniaczki, nie miałam żadnego problemu. Też z tego względu, że tu właśnie ten czosnek był stosowany, więc te maliny, one były dokarmione, były tak jakby silne i nie poddawały się tym szkodnikom. Chyba się nie poddawały tym szkodnikom, a może po prostu ich tutaj nie było. Nigdy nie miałam ze szkodnikami malin do czynienia. Malinę już ścięliśmy. Tutaj mam rządek truskawek Honej, tutaj jest Grande Rosa. Popuszczały pędy. Troszeczkę pozyskam sobie plantów, bo są bardzo ładne, silne. Dosadzę jeszcze tam kawałeczek, niedaleko, bo tam będzie altanka i tu w tą stronę troszeczkę pociągnę. I teraz pytanie, co z tymi patykami z malin, z tymi krzaczkami, gałązkami? Kiedyś, to tutaj też Edziu nawet mówił, że jak ktoś ma dużo malin, takie gałązki się zbierało, wiązało się w pęczki i suszyło. Później to była w zimie fajna rozpałka. One się paliły, bo wyschły i dzisiaj są różnego rodzaju podpałki chemiczne do kupienia w sklepach. Kiedyś tego nie było, ludzie radzili sobie na różne sposoby i właśnie wykorzystywali takie te zdrewniałe części malin. Nie rzucajcie ich na kompost. Jeżeli macie kompost, który kompostuje się kilka lat, to tak, bo to są dosyć cienkie gałązki, więc one z czasem rozłożą się w próchnicę i użyźnią nasz kompost. Będzie bardzo fajna ziemia, ale jeżeli to jest kompost, który robicie rok czy półtora, to nie rzucajcie. Z tego względu, że one nie zdążą przegnić, nie zdążą się rozłożyć i później przy nabieraniu tego kompostu będziecie mieć patyki. Także nie do kompostu takiego, który robicie na szybko, ewentualnie do takiego, który robicie długo, to one się wtedy zdążą rozłożyć. O, jeszcze jedna tu została. No idziemy do tamtych malin drugich. Witam Was ponownie. Niestety słyszeliście, jaki jest oddźwięk, jakie jest nagranie. Mam nowe mikrofony. Źle sobie ustawiłam, nie mogłam dojść, co z tymi mikrofonami jest nie tak. Krzysiu, dziękuję Ci tutaj, bo zgłębił się bardzo w ten temat. Leżały mu te moje mikrofony na sercu i wynalazł przyczyny. Także bardzo Ci, Krzysiu, dziękuję. Mam nadzieję, że różnice słyszycie. No i dogrywam drugą część filmu. Pierwszą tutaj z tych malin zostawiłam już jaka jest, bo ścięłam maliny i nie miałabym Wam co pokazać. 2 dni później. Zobaczcie, jak pan kret tutaj sobie poczyna. Na tej ziemi jest bardzo dużo dżdżownic. Zobaczcie, jaka ta ziemia jest masna, kuleczkowa. Tu w tej ziemi jest ogrom. Są tysiące dżdżownic. One jeszcze są pod wierzchem. U mnie nie ma przymrozków i one działają. Tu gdzie... O! O, spadła mi. Właśnie miałam w rękach dżdżownicę. One spulchniają ziemię, przerabiają ją przez siebie i powstają takie kuleczki. O, tu taka malutka jest, zobaczcie, jako malutka glizda. Dżdżowniczka. I takie kuleczki powstają. Struktura taka
Fantastyczna. Ona się klei jak śnieg. Najlepsza ziemia, jak są dżdżownice. A żeby pozyskać dżdżownice na nasze ogrody, trzeba stosować poplonowanie, obornik, komposty, można kartony bez nadruków, stosować różnego rodzaju resztki pożniwne. Tym ściągniemy dżdżownice. One kochają właśnie taką pożywkę, takie pożywienie. Tutaj zobaczcie, jak mi bób powychodził. Zostały strąki, których żeśmy nie pozbierali i jest pełno bobu. On tu zostanie, zmarznie w zimie. Ja nie będę tutaj fisiować, nie będę go okrywać, bo nie zależy mi na nim. Teraz posieję sobie w marcu sałata z korzonera. Zobaczymy jak... Aha, tak, wyrwij ją, Reniu. Niestety nie wyrwę ją. Siedzi głęboko. Też mi nie wschodziła, a później jak wylazła, to teraz ją widać. O, jest. Wyrywam ją do odcinka, który właśnie mikrofony mi nawaliły. Tak wygląda korzeń mojej skorzonery. Nie będę nic z tego korzenia robić. Zostanie tutaj do przyorania. Być może później mi się tutaj rozsieje. Będzie mi rosła skorzonera sobie dziko. I teraz odnośnie dalszej części malin. O tamtych już się wypowiedziałam, jesiennych. Tu są maliny letnie. Tych nie przycinamy. Z tego względu, że one puszczają pędy i w pierwszym roku po wypuszczeniu nie owocują. One owocują dopiero drugiego roku po wypuszczeniu pęda. I taki pęd wycina się dopiero po owocowaniu. To są krzaki młode, które zamawialiśmy z Krzysiem. Krzyś mi złożył zamówienie i one do mnie przyszły, także mamy takie same odmiany tych malin. Nie będę ich usuwać teraz, bo to pierwszy rok dopiero są pędy. Tu są maliny bieszczackie, które żeśmy z Edziem nakopali sobie już w maju, kwitnące. Też odcinek był, jak one kwitły, myśmy je przycinali, popuszczały i zobaczcie, były sadzone dosłownie po jednym korzonku. Popatrzcie, jak one puściły nam tutaj bardzo ładnie. Nie obcinam ich, bo to są też maliny letnie i gdybym ja je teraz ścięła, one na wiosnę puszczą mi nowe pędy, ale niestety nie wydadzą owocu, bo tutaj owoc pojawia się dopiero w drugim roku po wypuszczeniu pędu, czyli w tym roku puściły mi pęd, a w przyszłym dopiero zakwitną i będą owoce. Na wiosnę wypuszczą kolejne młode pędy i jesienią te wytnę, a te młode zostawię i dalej będzie plon. Tam dalej są posadzone maliny, które Edziu przywiózł mi teraz i żeśmy je tam posadzili dalej. Starczyło nam prawie do końca płotu. Te już tutaj sobie zostaną na miejscu stałym i na rok drugi je przytnę. Tam jeszcze rozsadzę sobie te, jeżeli mi puszczą pędy, będę widziała, jakie to są, bo tutaj z tego, co pamiętam, bo były cztery gatunki, ale jeden mi zginął. Jeden mi wysechł, czerwona jest, bo już owoce miała, żółta morelowa, brzoskwiniowa, nie wiem teraz jak, jest, bo też, a tam chyba została mi fioletowa, chociaż nie wiem, nie jestem pewna. Zobaczymy w przyszłym roku. No i tam jeszcze posadzimy porzeczkę, bo mam czarną porzeczkę i ponaginałam w tamtym roku na jesieni i Edziu chodził, patrzył i mówi, że trzy krzaki są pięknie ukorzenione, trzy gałązki właściwie i będziemy jeszcze chcieli tutaj przyjechać i tam pod płotkiem je posadzić, jeszcze dokupimy sobie drzewko gruszy, drzewko jabłonki i jedną brzoskwinkę, bo ktoś też nam powiedział, że musi być kupiona druga brzoskwinia, żeby ładnie rosły, ładnie owocowały, więc dokupimy sobie drugą brzoskwinię. Tutaj naprzeciwko, taka ciekawostka, bo mamy starą porzeczkę, odmiany bardzo starej. Jeszcze kiedyś, jak ludzie sadzili na przetwory, do przetworów, na skupy porzeczkę, były plantacje porzeczki i
tutaj, koło tej ambony jest łąka. Tutaj sąsiad miał plantację czarnej porzeczki. Później on już to pole chciał sprzedać i myśmy to pole od niego kupili. No i zrobił się taki raptownie krach na to wszystko, na owoce. Wszystkie przetwory zaczęły padać, plantacje zaczęły padać. I ten sąsiad też tutaj właśnie te porzeczki już, to już byli i ludzie starsi, nie mieli już gdzie sprzedać tych porzeczek, więc to pole nam odsprzedali. Nam te porzeczki nie były potrzebne, bo nie było z nimi co zrobić, więc żeśmy je wykarczowali i przerobiliśmy sobie na łąkę, która nam była potrzebna na siano dla bydła. I pozyskałam sobie kilka krzaków. Kto chciał, też sobie tutaj ponabierał. I gdzieś tam jeszcze ta stara odmiana tutaj w okolicy krąży tej czarnej porzeczki. Jest to porzeczka przepyszna, taki ma subtelny smak, niespotykany już. Jaka to odmiana, nikt już nie wie, bo tu było chyba 2 albo 3 plantacje porzeczek, z tego co ja pamiętam. Były też w okolicy sady jabłoniowe, jabłonie były. Tutaj niedaleko na Wysokiej był potężny sad i ja pamiętam, jak my jako dzieci z podstawówki jeździliśmy na te jabłka jesienią. Później szkoła dostawała pieniądze i jeździliśmy na to konto na wycieczki. Później jak ten krach taki się zrobił, że już nie było gdzie tych owoców sprzedać, no to ten sad został wycięty i tam są teraz pola orne. Tak naprawdę to my sami jesteśmy temu winni, że te sady, te plantacje porzeczek, malin, jeżyn, czegokolwiek poupadały, bo zachłysnęliśmy się taką sztucznością, zaczęliśmy odchodzić od kupywania tych jabłek, robienia samemu przetworów. No i niestety to zginęło. Dzisiaj zniszczyć to było bardzo szybko, bo w przeciągu kilku lat wszystkie plantacje, wszystkie sady, większość plantacji, większość sadów w kraju padła. A żeby to teraz odbudować, no niestety trzeba kupę lat, kupę starania i kupę takiego zachodu. I co najważniejsze, nie ma już takich odmian, jak były kiedyś. No niestety, tak to, kochani, jest. Trzeba dbać to, co się ma i trzeba pielęgnować to, co, kurczę, jest ważne. Także tutaj pamiętajcie, sadźcie drzewka, róbcie przetwory, wspierajcie swoje. Jeżeli jeszcze macie w pobliżu jakąś plantację, sad, wspierajcie swoje, żeby to było jak najdłużej. Dzisiaj będę się z Wami żegnać. To by było tyle odnośnie malin. Kolejne odcinki, jak je, powiedzmy, nawozić, bo tutaj specjalnego nawożenia nie ma, maliny nie są wymagające. Raz humusem, tak jak już mówiłam na początku, raz humusem, później dostały raz bonatu, koniec, oprysk szczosnku, w zupełności wystarcza. No i emy. Emy tutaj też zastosowałam. Bardzo fajnie one się uodporniły, te malinki. Nie chorowały mi w ogóle, nie miałam żadnego problemu z chorobami. Ale to odcinki będą po nowym roku. A dzisiaj uciekam do dalszych obowiązków. No i troszeczkę w łapki zmarzłam. Już mam czerwone. Trzymajcie się, kochani. Do następnego.